po raz kolejny jestem w sklepie z bronią. Dashboard na ulicy Podmiejskiej Bocznej. Chcesz kupić broń? Idź do Dashboarda. Jest tutaj duży wybór różnego rodzaju, jak widzimy, sprzętu. Każdego to zadowoli. O czym dzisiaj będzie odcinek? A dzisiaj odcinek będzie o... Witam. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy, bo dostałem swojego cukierka. Tak jak dzieci cieszą się, że dostały cukierka, tak ja się cieszę, bo dzisiaj dostałem do prezentacji ten oto legendarny, niesamowity pistolet maszynowy, nazywany fachowo MP40, MP40 natomiast mniej fachowo, ale bardziej znany jest jako Schmeisser, tak? Zaprojektował go Hugo Schmeisser? Nie. Nie. Dlaczego mówią na niego Schmeisser? To ciężka historia. Już zaczynam, już wyjaśniam. Pierwsza wojna światowa, oczywiście Niemcy, nie tylko Niemcy. Zachodni alianci też dochodzą do wniosku, że potrzebna jest im broń, która sprawdzałaby się w okopach. Wpadasz do okopu, wymiatasz serią wrogów. Bo jak padasz do okopu z taką długą luśnią, z takim jeszcze dłuższym bagnetem, to w tym okopie nie możesz się obrócić. On ci jest wtedy do czego potrzebny? Do niczego. Dźgniesz jednego, a już się nie obrócisz, nie zgniesz już drugiego. Potrzebny jest coś, wpadasz do okopu. Pff. Amerykanie swojego Thompsona nazwali miotła okopowa, wpadasz. Pff. I wymiatasz. Niemcy zrobili coś podobnego i to wcześniej i zdążyli. Ten swój pistolet maszynowy, taki prawdziwy pierwszy pistolet maszynowy na świecie, użyć podczas I wojny światowej. Pan Hugo Schmeisser zaprojektował pierwszy pistolet maszynowy na świecie. Ale jak to zrobił? No, zaprojektował pistolet maszynowy, tylko z takim dziwnym magazynkiem. Dlaczego z dziwnym magazynkiem? Już opowiadam. Gdyż na początku w okopach sprawdzał się pistolet. Wpadałeś do okopu ze zwykłym pistoletem. Tutaj mamy piękną parabelkę, jeszcze nie sprzedaną. I wpadasz do okopu z pistoletem i wymiatasz gości pistoletem. Ale pistolet ma mały zasięg i ograniczoną liczbę naboi. Za dużo sobie nie poszumiesz w takim sprawie. Dlatego Niemcy dokombinowali do tej parabelki taki magazynek bębnowy na ileś tam sztuk amunicji, chyba na 50. Doczepili do niego po prostu, do tego magazyneczka doczepili taki magazynek, coś jak od pepeszy, taki bębnowy, na 50 sztuk i wpadałeś tą parabelką. Nazywało się to albo artyleryjska, albo marin. W każdym wypadku jakoś to się nie sprawdziło. 50 sztuk do takiego pistoletu. Dziwne rozwiązanie. A pan Schmeisser w MP18 zrobił podobnie. Założył taki mały magazyneczek, do niego ten magazynek właśnie już zaprojektowany do parabelki i jakoś to się sprawdzało. Niemcy zobaczyli, że to jest dobra broń, ale Niemcy przegrali wojnę i układ wersalski zabronił im absolutnie posiadania nowych typów uzbrojenia, w tym pistoletów maszynowych i prac nad nowymi pistoletami maszynowymi. Pan Schmeisser oczywiście gdzieś tam jak po cichutku pracował nad takim rozwiązaniem, poprawił swojego MP18 na MP28, dodał mu taki prosty, normalny magazynek, jak tu widzimy. I po cichutku gdzieś tam tej Reichswehrze, bo to jeszcze nie było Wehrmachtu, tylko Reichswehra, tam sprzedał jakąś część tych, bo nie mógł tego robić. No i jak doszło do tego, że powstał ten piękny, cudowny pistolet maszynowy, który nie był najlepszy, nie był najcelniejszy, nie był najbardziej niezawodny, nie był najtańszy, ale był chyba najbardziej taki designerski. Tak sobie wyobrażamy Szkopa właśnie, nie? Mundur niemiecki, Stahlhelm, na głowie ten właśnie ten niemiecki garnek, taki wielki i w ręku właśnie ten pistolet maszynowy. Tak, to jest Szkop z okresu II wojny światowej. Tak sobie wszyscy go wyobrażamy. No to trudno, na takie mamy stereotypy. W 1935 roku powstaje Wehrmacht i zostaje ogłoszony konkurs na pistolet maszynowy. Na pistolet maszynowy i w zasadzie do konkursu zgłasza się pan Schmeisser i
firma, która nazywa się Erma. Ta Erma jest, a jego głównym konstruktorem tej Ermy jest pan Folmer. No i w zasadzie tylko ta Erma i ten Folmer spełniają jakie takie wymogi, bo pan Mauser to chyba nie przeczytał wymogów konkursu. Zamiast pistoletu maszynowego dał do konkursu karabin Mausera z magazynkiem na 30 naboi strzelający serią po prostu. To się nie mogło udać. Wehrmachtowi potrzebny jest krótki, kompakt taki pistolet maszynowy, którego używaliby spadochroniarze, którego używaliby czołgiści. Mały, krótki, z siłą ognia na te 200 metrów wystarczająco, nie? W czołgu można coś takiego przewozić, natomiast Mausera albo inne to się nie sprawdzi. Ogłoszono konkurs, wygrał firma Erma i ta Erma zaproponowała rozwiązanie, pistolet MP36. Bardzo już taki podobny, zbliżony wizualnie do tego, trochę więcej drewna było, ale ogólnie to był ten pistolet maszynowy. Bardzo, bardzo udany. Wehrmachtowi się to bardzo spodobało, ale co się stało? Co się stało? Pomimo tego, że Erma zaproponowała ten pistolet maszynowy bardzo, bardzo fajny, naprawdę taki rozwojowy, hej, to ktoś zaczął bruździć. Ktoś zaczął bruździć. Coś koło tego kontraktu dla Wehrmachtu, dla tej firmy, na ten MP36. Zaczęło gdzieś coś śmierdzieć. Ktoś zaczął ryć. A to zaczął pan Schmeisser. Pan Schmeisser miał układy, miał znajomości, był taki obrośnięty takim... No to on, jeżeli pistolet maszynowy, no to Schmeisser, przecież to się wszystko same kojarzyło. To był ten człowiek, który wymyślił pistolet maszynowy, to był ojciec pistoletu maszynowego. I miał układy, miał znajomości, miał wejścia i zaczął tej Folmerowi i jego firmie bruździć. Wehrmacht wiedział, że ten MP36 jest lepszy niż to, co zaproponował pan Mauser. Pan Schmeisser, natomiast no, nie miał aż takiej siły przebicia, żeby tego Schmeissera jakoś tam całkiem spacyfikować. I postanowili, że ohoho, dobra jest, zrobimy kooperację. Co ma dobrego pan Schmeisser, a co ma dobrego pan Folmer? No Folmer ma bardzo fajny pistolet, dobrze zaprojektowany, dobrze wymyślony, ale coś musimy od tego Schmeissera wziąć, żeby on przestał pod tym wszystkim projektem kopać, przestał pod nim ryć. No i co? No pozwolono panu Schmeisserowi, wzięto od jego pistoletu maszynowego zamek, tak, no, zamek tam sobie latał. Ale zamek to nie jest zbyt skomplikowana rzecz, no ale no, wiadomo, no, zamek to jedna z głównych części, jaka jest w pistolecie maszynowym. Zamek był od Schmeissera, część mechanizmu spustowego też była od Schmeissera. Później Schmeisser zaprojektował trochę lepszy magazynek. Sprawdzamy. Magazynek jest pusty. Sprawdzamy, czy nie ma tutaj amunicji w środku. Komora nabojowa jest pusta. Bezpieczeństwo ponad wszystko. No i tak. Wzięto zameczek, wzięto mechanizm spustowy, później wzięto również magazynek od pana Schmeissera i do pistoletu firmy Erma MP36 dodano trochę części ze Schmeissera i stworzono pistolet MP38. Zaczęto go produkować i jak już Wehrmacht ruszył na Polskę, to około 8000 sztuk było na użyciu, na stanie Wehrmachtu, ale tych pistoletów użytych w kampanii wrześniowej było naprawdę, naprawdę niewiele. Ciężko nawet na zdjęciach dopatrzyć szkopa z pistoletem MP38, bo ich było niewiele. To były na stanie, mieli załogi czołgów, spadochroniarze i trochę piechocińców też, ale naprawdę niedużo. Trok był frezowany, wymagał dużo pracy, wymagał dużego nakładu, a natomiast z tego też powodu postanowiono poprawić MP38 na MP40. Zaraz powiem, jak do tego.
tego doszło. No i przyszedł czas na coś, czego dawno nie robiłem. Będę polecał kanał. Będę polecał kanał. Słynne bronie i mundury. Nasz rodak chyba z Ameryki nagrywa ten kanał. Robi filmy bardzo, bardzo fajne. Jak dla mnie trochę za krótkie. Panie, rób pan trochę dłuższe. Ale super jest kanał. Polecam słynne bronie i mundury. A więc tak, Niemcy mieli MP38, był fajny, był niezawodny, ale bardzo dobry. Natomiast był trochę za drogi, za bardzo wymagał takiej techniki. Za dużo było frezowania, toczenia, za dużo dobrej jakości stali. Nie, trzeba było coś tańszego. I natoczył się facet, który był specjalistą, a zarazem troszeczkę świrnięty na tle tłoczenia, głębokiego tłoczenia. Nazywał się Antoni Peter i poprawił MP38 w ten sposób, że tu wszędzie są wytłoczki. Wytłoczki, tu, proszę, to. To nie jest dla ozdoby, ani dlatego, żeby ci się ręka nie ślizgała, nie. Tu wszędzie jest tłoczona blacha, a jak blacha jest, ma więcej takich garbików, to jest mniej odporna na różnego rodzaju wygięcia, nie? No i facet zrobił tłoczony pistolet maszynowy, dużo tańszy, dużo szybciej go można było produkować, a przy okazji zrezygnowano z takich jakichś dziwnych rzeczy i zrobił się taki designerski, taki prawdziwy PM, proszę bardzo, rączka składana, wszędzie zatrzaski, można strzelać jak ludzie, tak, można strzelać tak jak szkopy strzelali z biodra. Genialna broń, ale wyglądała to jest właśnie to. Niemcy bardzo popełniają ten błąd, że idą w taki design, ten ich uzbrojenie musi wyglądać. Nie zawsze jest najlepsze, nie zawsze jest takie bardzo skuteczne, ale zawsze musi wyglądać, że hej. No i ten pistolet maszynowy to wygląda. Może Thompson się z nim równać. Poza tym to chyba nic. Jest przepiękny. Dobra, ale wracamy do MP40. No, MP40, jak już ruszyli na Związek Radziecki, to już tego MP40 było w użyciu. Tak jak mówiłem, załogi czołgów, spadochroniarze, jakieś tam zaplecze, które potrzebowało krótkiej broni. No i w końcu, najpierw dowódcy kompanii, dowódcy plutonów, później dowódcy drużyn. W każdej drużynie dowódca miał już taki MP40, nie? I później oczywiście, czym więcej przybywało tych MP40, tym więcej ich tam na front wydawano. Ale oczywiście ten pistolet dalej nie był pozbawiony wad. Strzelał z zamka otwartego i zabezpieczyć go można było w ten sposób. Tu jest zabezpieczony, nie? O, i wtedy można było z nim skakać, tego, śmego, na spadochronie na przykład, albo wyskakiwać gdzieś. On się nie odbezpieczył, był bezpieczny, nie? Nic nie mogło, żaden strzał nie mógł paść. Natomiast jak był w stanie takim, to nie miał specjalnego zabezpieczenia. Podczas skoku mógł się sam przeładować i paść strzał. A jak patrzył strzał, to już nie pojedynczo, bo on nie miał możliwości oddawania pojedynczych strzałów. Walił od razu serią. A robiło się nieprzyjemnie. Ale co? No zabezpieczenie takie tutaj oczywiście zdawało rolę w porządku. Ale co tu widzimy? Tu widzimy odkrytą komorę nabojową. Tutaj w tym momencie mogło dostawać się syf, błoto, kurz. I to było bardzo niedobre. Odkrywanie komory nabojowej, która była wrażliwa na zanieczyszczenie, to nie jest dobry pomysł żadnej broni. Dlatego później, po jakimś czasie, wymyślono tutaj taki specjalny grzybek, który zabezpieczał nam broń, a później nawet taki grzybek specjalny tu, który zabezpieczał nam ją jeszcze lepiej. No i co? Dlaczego ona była wrażliwa na broń? Bo tu w środku nie chodzi sprężyna odkryta od łóżka, tak jak
czy tam od roweru, tak jak w Stenie, taka byle jaka sprężyna gdzieś tam klekotała. Nie, tutaj w środku Niemcy oczywiście to musieli dopracować, tam w środku chodził taki mechanizm, tulejka w tulejce z takimi tłoczyskami, żeby te sprężyny, które są w tych tulejkach, taka pompka dosłownie, były zabezpieczone, zakryte, bo to Niemcy przecież nie. I to był najsłabszy punkt całej tej broni. Bardzo wrażliwe to było na zanieczyszczenia, dlatego Niemcy na każdym postoju musieli rozbierać, czyścić to wszystko pędzelkiem. Czyścić, 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 czyścić. A na froncie wschodnim, no, takie częste czyszczenie nie zawsze było możliwe i dlatego Schmeisser lub MP40, jak kto woli, ja naprawdę. Ja naprawdę zaraz spróbuję rozgminić to, jak to z tą nazwą tego pistoletu. Aha, dlaczego ma tutaj taki fajny hak na przodzie? Bo on był przeznaczony do tego, żeby go na przykład w transporterach opancerzonych przewożona była załoga, strzelasz, żeby ci się to nie cofnęło podczas strzału i nie rykoszetowało na przykład o burtę i wtedy rykoszety wszędzie załatwią ciebie i twoich kumpli. Był tutaj dodatkowy hak, który zabezpieczał to, żeby ci się lufa nie cofnęła za bardzo, nie? To był ten hak po to tutaj zrobiony. No i co? MP40 poprawiono później tutaj tym specjalnym zabezpieczeniem. W 42 pan Schmeisser dorobił do niego jeszcze lepszy magazynek, bo ten magazynek coś miał do siebie, do tego, że też potrafił się zacinać, bo był dwurzędowy, ale tak jakoś był na 32 naboje, ale najwyżej to 30, a jeszcze lepiej 28 ładować, bo sprężyna była za słaba, powodowała zacięcia. Także też to było nie. I pan Schmeisser w 42 dopracował ten magazynek ze swoim patentem i od 42 roku na niektórych tych magazynkach, tych nowszych, było nabite patent Schmeissera. I stąd prawdopodobnie ta nazwa. Stąd alianci zachodni, czy też ruscy, dostali w ręce swój ten pistolet maszynowy. A, patent Schmeissera, no to Schmeisser, nie? Tym bardziej, że słyszeli o tym Schmeisserze jeszcze może z I wojny światowej. Może od tego ta nazwa Schmeisser, a może od tego, że... Co mam na nogach? Adidasy. Mam na nogach Adidasy, czyli pewien typ butów sportowych. To mogą być Nike, to mogą być Pumy, ale ogólnie no, idę sobie kupić jakieś Adidasy. Tak, typ butów sportowych, tak zostało przynajmniej z mojego pokolenia, tak mówimy, Adidasy na wszystkie buty sportowe w tym typie. I tak samo słyszałem, że Niemcy mieli. Oni się spotkali z tym w czasie I wojny światowej. Tak, Schmeisser, jeden drugiemu podglądał, fajny ten Schmeisser, to fajny Schmeisser, fajna maszynka. Nie każdy go miał w ręce, ale był produktem ogólnego pozazdroszczania. Nie? Był znany, dużo ludzi zazdrościło tego Schmeissera, pierwszowojennego. Później on wymyślił udoskonaloną wersję. Gdzieś tam się rozniosło. Hugo Schmeisser, ojciec pistoletów maszynowych. Jest możliwość, że dla Niemców każdy pistolet maszynowy, tak jak dla mnie, każdy typ ogólnie butów sportowych takich, to Adidas, dla nich być może był też i Schmeisser. Ale słyszałem też, że nie, że to tylko na Zachodzie jest, czy tam, nie, czym dalej od Niemiec, tym mniej nazwa Schmeisser dla tego pistoletu jest używana. Nie mam pojęcia. Nie chcę w to wszystko wchodzić, a niemiecki język dla mnie jest naprawdę nieznany. No, a czy on był taki dobry? Nie. Sami Niemcy uważali, że nie jest to zbyt dobry pistolet maszynowy. Niemcy, to dziwne, ale taki pistolet maszynowy jak Pepesza, który nam się wydaje takim brzydalem, nie? Niemcy uważali, że Pepeszka jest lepsza niż Schmeisser. Dziwne. Ale może i tak było, kto to wie. A ja niestety do prezentacji nie dostałem oryginalnego MP40, tylko dzisiaj produkowaną taką replikę, która jest lepsza niż oryginał, ale no ta szyna psuje cały widok.